Drodzy widzowie, gdybym tego nie zrobił, to bym nie był sobą. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Sprzedałem Ramosa, sprzedałem Mendiego i zrobiłem Roberta Lewandowskiego. Dzisiejszy odcinek będzie srogi, no bo po pierwsze ukończyłem to SBC, no i Foot Champions. Już mając Roberta Lewandowskiego trafiłem na dwukrotnego mistrza Finlandii i kolesia, który był już w top 200 w tej FIFA, więc tak jest. Zaczynamy od SBC. No to tak, żegnamy się z trzema player pickami. Gnabry się przyda do innego wyzwania, w porządku. Let's go. Bo Gnabry z Goreską się połączy, tam będziemy mieli lżej. 4 złote rzadkie karty, na pewno. Na pewno będzie tutaj karta, która zwróci mi całego Lewandowskiego, co nie? Nie tym razem. No nie ukrywam, że dawanie takich paczek jest jednak troszkę słabe. Ferran Torres. Okej, przepalamy kolejny skład, musiałem tutaj kupić Aspasa, Saula, Rodriego i Verratiego. Trochę to kosztowało, ale... to jest akurat paczka, z której to się wszystko zwraca. Żegnamy Mateusa Kunię, którego miałem tutaj niewymiennego. No i mamy paczkę piłkarzy Electrum Prime. Czyli paczka z tańszego SBC jest lepsza niż z tego droższego. Okej. Proszę, mam nadzieję, że jest... nie ma znów ekranów? Nie, są ekrany! Argentyna! Napastnik! No myślałem, że jakiś Aguero chociaż. Przepalamy ostatni skład na Lewandowskiego. Robert Lewandowski ukończony. Nie wyjdzie w strojach Polski. Wyjdzie w strojach, które dodadzą mu skrzydeł. Tylko tyle mogę powiedzieć. No musiałem, słuchajcie, to jest tradycja. Zrobiłem go rok temu. Musiałem go zrobić też w tym roku. Tylko teraz pytanie brzmi, jak ten skład będzie wyglądał? Nie mam pojęcia. Po zrobieniu SBC myślałem z 20-30 minut razem z wami nad tym, jaki skład ułożyć i skończyliśmy z czymś takim. Niestety Goretzka nie ma pełnego zgrania, ale jakoś ta drużyna wygląda. Kupiłem Lengleta, wrócił Jordi Alba. No ważne, że jest Neymar, ma 7 punktów zgrania. Ważne, że lewy ma pełne zgranie. Oczywiście byłoby łatwiej, gdybym sprzedał Neymara, ale ja go nie sprzedaję. Ja chciałem mieć duet Neymar i Lewandowski. No i tak jest. Przed wami debiut Roberta w Foot Champions. Proszę was, co to jest? Van Dijk i Lenglet? Jedziemy z nim. To wy myślicie, że ja myślę, że Neymar psuje skład. To jest najpiękniejsza karta, jakiej używałem. Oczywiście zaraz będę to mówił o Robercie Lewandowskim, bo jeszcze nie grałem Lewandowskim i on strzeli tutaj 10 bramek w jednym meczu. A, okej. Który to machał łapą tak? Atal sobie macha ręką. Zauważył kogoś na trybunach, no zamiast podejść. Niestety nie najlepszy początek, ale to dlatego, że nie mieliśmy ustawionej formacji. Teraz możemy grać. Wiecie co? Delay jest. I przy piłce Lewandowski, ale on podał do Neymara. Lewandowski, pierwsze uderzenie i nie ma gola. I teraz Robert Lewandowski, niestety już kontuzjowany. Jordi Alba. Ładnie go nakrył czapką. Debiut Rashforda też nie był najlepszy, ok? Damy radę. A wiecie czemu damy radę? Bo jesteśmy drużyną. Lewandowski! 1-2! Ale dobra karta, masakra, naprawdę. Takim napastnikiem jeszcze nie grałem. Ale Lenglet, no to jest powrót. Ramos nie znam. I teraz Neymar. Neymar, wypuszczenie piłki, będzie 2! Pamiętajcie, 2-0 to najniebezpieczniejszy wynik. Wszystko jest już w normie. Przepraszam, że jestem taki nieaktualny. Lewandowski, czy to będzie druga bramka? Robert! Lewa noga! 3-2. Jedziemy dalej. To jest głód. Właśnie to jest napastnik, proszę państwa. No i jak oni to robią? Lewy, czy będzie hat-trick w debiucie? Robert, podanie do Neymara. Tam był faul, ale jest gol. 4-2. A i Robert teraz, Polak, przy piłce, to jest gol! 5-2, nie, no dobra, wykończenie ma fajne. To trzeba przyznać. Hat-trick w pierwszym meczu, ale patrzcie na Wernera. On już jest... on nie wie, co się dzieje. Minus jest taki, że lewy nie ma tempa. Wow, ale to przeszło. Nie jest aż taki zły lewy. Aż tak bardzo tego tempa nie czuję, że niby go nie ma. Zobaczcie, biegnie. Był faulowany, ale biegnie. Lewandowski. Dobra, do wyrzucenia już. No grałem teraz 4-2-2-2. I było ok. Byłem bardzo zadowolony z tego spotkania, no i z głową podniesioną do góry, z bilansem 5-2. No tak, przegrałem 2 mecze na streamie, nieważne. Wyszukałem kolejnego przeciwnika i jak się okazało, no... gość, który robił 29-1, który był w top 200 właśnie już w tej FIFA, dwukrotny mistrz Finlandii, tak ma napisane na Twitterze. Zapraszam do oglądania. O, fajny skład.
Bardzo fajna drużyna, naprawdę, no taka... Chciałem na nią trafić, mając dwie porażki, tylko 5 zwycięstw. Kurde, gość stosuje zielone wykończenie. Od razu już tam jechał jakimiś schematami od środka i ja pierdziele, dało mi prosa, mając dwie porażki. Ten matchmaking jest zepsuty. Kto stosuje precyzyjne wykończenie w tej grze? Karny! Sfaulował mnie! Neymar, gol. Memphis! Come on, miałem piłkę. Ładnie, Lenglet. Ale jak odbierasz piłkę, to ją odbierz, ok? Bo tak to Mbappé... Wow. Ha! Mam cię. Spójrzcie na minimapę. Przecież to jest nieprawdopodobne. Każdy, powtarzam, każdy mój gracz kryty, spalony. Nie, na jakiej podstawie dało mi tego typa? Naprawdę. Dobrze Ter Stegen, ale przecież... Dobrze się przesuwa swoimi piłkarzami. Tylko no jak nawet nie jestem w stanie przyjąć piłki, to kurde, robi się niefajnie. Goretzka, lewy, dragback. Aha. No dawaj, dla widzów. Dobrze, gol, 2-1, Neymar, jedziemy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wpadło, ale to jest właśnie magia Neymara. No nie, gol, za dużo miejsca. Brawo. Gol, Neymar, 3-1. Jeny. No nie, no tutaj wiem, że ja zlamiłem, bo nie wybiłem piłki spod własnego pola karnego. Stój! Przekombinowałem, ale to dlatego, że zły ruch zrobiłem. Ej, ale dobra, 3-1. To jest dobry wynik. No co jest, kurde. Tak to przeszło. Cztery, dwa. Cztery, trzy. Taktykę chciałem zmienić. Pressing po utracie pił. Albo nie, tak samo jak on, zdecydowany pressing. No mamy, nie mamy nic do stracenia. Nasi piłkarze są mniej zmęczeni. Tak naprawdę nie mam kogo wpuścić. No zostawiam Fatiego. Ale też, kurde, te jego odbiory. Choć miałem farta przy trzeciej bramce, że tak to przeszło. Dajesz. Jest przewaga. Do środka bym zgrał, ale nie ma do kogo zgrać. Karny. To byłby piękny dar od FIFA teraz. Atal, ja cię proszę. Ja cię do cholery jasnej proszę, Atal. Zostawaj z tyłu, masz jedną cholera prostą wytyczną. I ty nie potrafisz. Spalony? Kurde, nie ma. No to bramka. Jednak nie. Szybko wypuszczaj tę piłkę i do przodu, do przodu. To jest już po meczu. 5-3. Nie no, ja w ogóle do piłki nie jestem w stanie dojść. I się utrzymać przy niej, no to jest cud po prostu. Coś tam walczyliśmy, co nie? Neymar jeszcze raz! Lewandowski, Neymar, cyk! Dragback, jedziesz! No szkoda, szkoda, że po straconej bramce. To jest najgorsze. No kurde, ja tym Atalem nie mogę zapanować. Nad Atalem zapanować nie mogę, to chcę powiedzieć. Dobrze, dobrze, Ter Stegen, już biegniesz. Neymar, no ktoś tu musi być. Halo, atakujemy. De Jong, fantastyczna. A, do dupy piłka. Jedna robota, podać tutaj prosto piłkę. Dać nam nadzieję. Ojeja. Walczyliśmy, no niestety. Straciłem bramki po trochę głupich błędach, ale muszę podkreślić, że rywal grał właśnie w taki sposób, tak mnie naciskał, że do tych błędów mnie po prostu zmuszał. No niestety, przegrałem tamten mecz, później wygrałem 2, obecnie mam bilans 7-3 i teraz są dwie opcje. Albo wbijam elitę i mówię, że ten mecz z prosem naładował mnie, albo wbijam G2 lub G1 i mówię, że nie wyszło mi, bo przegrałem z prosem. Odbierzmy złotą paczkę ekonomiczną, kilka słów o tych nowych sezonach. Mech, no słuchajcie, jeśli za poziom 13 dostajemy paczkę z rzadkim piłkarzem 75... Plus, karty mamy właściwie ciekawsze za poziom 15 niż 30. Fajnie, że dla Oscara coś zrobili. Tak jednak, no, ten sezon jest jakiś spóźniony, bo co, Tifo i jesienią odbierzecie w grudniu, a właściwie w styczniu nawet, zależy jakie tempo będziecie mieli. No coś tutaj poszło ewidentnie nie tak.
i jej nie ogarnęło tematu, no te karty, no nie, po prostu nie. Wezmę Kate, jeśli dobiję do tego 85 poziomu, co? Do 30 poziomu, po prostu dlatego, że jest z Liverpoolu. Otwórzmy sobie tę paczkę, którą dostaliśmy, no i zaraz gramy kolejny mecz w lidze weekendowej. Trzeba dalej sprawdzać, jak tam Robert, mam nadzieję, że nadal będzie strzelał. Dosyć długo się to ładowało, ale nawet rzadkiego gracza nie ma, więc tak jest, przewijamy. Dziękuję za tę świetną paczkę ekonomiczną. Chyba nie ma co przedłużać, przejdźmy do wyszukania rywala. Okej, okay, bez ikon, bez wielkich specjalnych kart i oby też bez umiejętności. O, Van Dijk jest, okej, okay, go nie zauważyłem. Pierwszy mecz dzisiaj bez rozgrzewki, no co mogę powiedzieć, od razu chciałem tutaj grać o najwyższe cele. Mam nadzieję, że to się uda, że uda się zgarnąć zwycięstwo numer 8 i mamy rzut wolny. Aha, spalony. Trochę zaspała linia defensywy przeciwnika. Znajdźmy Frankiego, o to właśnie chodziło. Heel to heel, a nie to Goretzka. I rzut karny. Powiem wam tak, no miałem rzut karny na live'ie Lewandowskim, zmarnowałem go. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się umieścić piłkę w siatce. Karne ocenione na 99, Robert ma to swoje fajne podejście. Na zielonym obu uderzyć. Aha, dwa karne lewym i dwa karne zmarnowane. Nie no, wybitny jestem. Oj, jest Robert, strzał i okej. Okay. On nie potrzebuje rzutów karnych, szybko wykorzystaliśmy to, że nie było obrony przeciwnika, pewne uderzenie w okienko. Ej, dobra, jakoś ten zmarnowany karny mnie nie boli. Oj, teraz Robert, dobre podanie, tylko Neymar. Kurde, zdążył do tej piłki i to jest niestety spalony. Teraz pomyłka. Robert, no Neymar, czemu ty nie pomyślałeś? Zdaję sobie sprawę, że przesadziłem kontrolując piłkę Polakiem, ale sorry. Nie miałem jak przełączyć na Neymara. Gra sama nie chciała tego zrobić. No nieźle. Son, chyba bramka. Tak jest. Mogłem się trochę agresywniej zachować, ale będę z wami szczery. Ja boję się naciskać, wiecie, taki typowy odbiór w polu karnym, bo wiemy, jak się to przeważnie kończy w tej grze. Lewy, wchodź. Czekamy na ciebie. Lewandowski. Podaj! Dobrze! Fantastyczny fake shot i 2 do 1. Powiem wam, że nie wiem, jak to zrobiłem, bo ten fake shot tak to jakiś inny był. Kurczę, tak przykleiła się piłka do jego nogi. Bardzo mnie to cieszy. Ale nie, no nie stracimy w taki idiotyczny sposób. No nie, proszę, Kunde. I teraz faulem. No, na szczęście nie sfaulowałem. I nawet wznowimy od bramki. Piękna jest ta gra. Fajna teraz wymiana podań. Robert Lewandowski, przekładanka. No i zmieścił tę piłkę przy słupku. 3 do 1. Nie no, kończenie akcji tą kartą jest prymitywne, naprawdę. Naciskacie strzał i wpada. Pięknie. Dośrodkowanie musi być, bramka Ansu Fati. 4 do 1 czekam na swój moment i chyba będzie rage quit. A rage quit oznacza, że gramy jeszcze jeden mecz, no bo dlaczego nie? Jest forma. Uch, tej Sheira z Paulinho. Połączenie, które mogłem mieć, ale trochę zlamiłem. Ej, teraz mamy Goretzkę i Lewandowskiego, więc wyszło na dobre. Ale mam do was ogromną prośbę, bo gramy ten mecz na wyjeździe. Po prostu potrzebuję waszego wsparcia. O rany, taka czerwona piłka. Ja nie lubię tego, przepraszam. Mam nadzieję, że jej to zmieni. Że będziemy widzieć swoją piłkę, a nie piłkę rywala, bo to po prostu kłuje w oczy, tak? Ej, stój, Jordi. Już straciliśmy identycznego gola wczoraj, tylko z drugiej strony i lewą nogą. No to no nie był identyczny, dobra, ale podobny. Lewandowski, wystaw! Memphis, nie zawiedź nas, proszę, dzięki ci wielkie, 1 do 1. Lewy teraz pokaz siły, o to właśnie chodzi. Tylko Kunde? No nie, nie, nie. Frankie. Taliszka to jest sytuacja bramkowa, ale Ter Stegen bronić potrafi czasami. Wiecie co, nawet nie patrzyłem, gdzie podaję, po prostu chciałem, by ta piłka poszła do przodu. Neymar. Czekamy. Faul powinien być. Teraz Robert, przekładanka na lewej nodze. Dzięki, 2 do 1. Taliszka, no i Frankie. Cieszę się, że udało się go zostawić w drużynie, bo naprawdę tak mi się nim ostatnio dobrze grało, że nie chciałem go wyrzucać na rzecz jakiegoś Alana czy coś i udało się to zrobić. Taliszka, no dziwne ruchy. No i będzie bramka! Jednak nie Ter Stegen i kto będzie... Lenglet, ja cię proszę. O proszę, ile miejsca, Neymar. Odegranie, Robert, cyk, poprawiona piłka, 3-1. Z przyjemnością się zdobywa takie gole. Okej, okay. Trochę zmieniłem swoje nastawienie na drugą połowę, starałem się jak najdłużej utrzymać piłkę przy moich graczach, żeby skarcić rywala za tę piłkę. No i koniec końców stworzyliśmy sobie fajną akcję, z której padł gol. Jestem zadowolony. Lewandowski, kolejna sytuacja, ale on się ustawił. Robert, był faul.
No i był drugi faul. Wow. Teraz Goretzka, odegranie do Brazylijczyka. Wykończenie z Rabony, 4-1. Rashford! O! Dobrze, że prowadzę 4-2, naprawdę. Dwie bramki różnicy. Nie wysypiemy się. No chyba, że teraz zaczną się dziać takie rzeczy, że Goretzka jest w stanie zapanować nad prostą piłką. Jordi, dobrze, dobrze. Memphis dołem, fantastycznie. I Robert, zamykamy teraz to spotkanie, już naprawdę tutaj zero litości. Lewandowski, czekałem, czekałem i się doczekałem. To jest chyba kolejny hat-trick Polaka Rodaka. Ach, wkurzył mnie, wiecie, tym golem, tą piłką, wszystkim mnie wkurzył rywal. Chyba spalony. Ech, może nie było. Nice! Ale to zmieścił jeszcze tak z fałsza w okno, od słupka, poprzeczki. Super, nabijamy sobie staty. Wygrywamy to spotkanie 6-2. Mistrzowski występ Roberta Lewandowskiego. 4 strzały, 4 bramki. Powiem wam tak, w polu karnym, jeśli ja czegoś nie odwalę, on zamienia każdy strzał na gola i ja to po prostu szanuję. No trochę na niego wydałem, okej? Okay? Poświęciłem dwóch obrońców, ale wydaje mi się, że było warto, no bo wcześniej jednak Ansu Fati, Depay. Teraz oni są trochę cofnięci i bramkami zajmują się ci najlepsi. I jak widzimy, ma to sens, prawda? No ale jak widzicie, jak mnie znacie, ja wolę inwestować w atak niż w obronę. No i tak na sam koniec zobaczmy, ile Lewy ma już goli. 6 meczów, 13 bramek, 5 asyst. Cieszy mnie, że Lewy asystuje u Neymara, już 60 goli, gratulacje. Ale mało asyst ma, myślałem, że Neymar będzie miał trochę więcej asyst. Tak czy siak, fajnie to wszystko funkcjonuje, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Dzisiaj livestream, godzina 17:00, zapraszam was gorąco. Cel na dzisiaj? 15-5 i będę zadowolony. Serio mówię. Miłego dnia. Cześć.